A few moments later. Hej, siemano, z tej strony Archenox i dzisiaj nagrywam sobie dla was taki film, gdzie pokażę wam mapę Ukryta Wioska, która powróciła wczoraj we wtorek do WOTA. Tak dla mnie to jest, może ktoś ze mną się nie zgodzić, ale dla mnie to jest moja ulubiona mapa, bo ja mam z nią fajne wspomnienia. Naprawdę bardzo dobre wspomnienia mam z tą mapą. Każdy ma swoje zdanie na temat tej mapy. Dla mnie ona jest kultowa, bo ona chyba gdzieś weszła na przełomie 2015-16 do WOTA na konsoli, do naprawdę co są stare dzieje. Teraz ona jest właśnie odnowiona i ona jest tam przystosowana do nowych standardów, tam nowej generacji konsol jest przystosowana ta mapa. Jakby co, sorry za jakość trochę ten, ale nie wiem, coś mi komp jest teraz zepsuty i mam trochę pikselozy, ale sorry. Powiem wam, że naprawdę się cieszę, że ta mapa powróciła. Ja nagrywam to o 23.12 ale nagrywam to na szybko. Naprawdę ta mapa, powiem, że fajnie wygląda. No, to nawet właśnie tam tekstury są inne jak dla mnie, bo skały mają tam, są tak dostosowane do nowej jakości i ten do... Powiem wam, że ta mapa fajnie wygląda, tak fajnie wygląda. Tutaj właśnie ze znajomymi sobie ją zwiedzam i wtedy się tam zabijaliśmy, ale ją tak zwiedzam sobie tą mapeczkę, tak, i chcę wam też powiedzieć, że tam fajnie, że mapy powracają, już tam niedługo powróci mapa Perłowa Rzeka, no którą też bardzo czekam, bo to jest mapa naprawdę, którą bardzo lubię. Bo ja w ogóle takie lubię mapy w klimacie chińsko-japońskim lubię, bo to fajny klimat ma, jak się gra japońskimi i chińskimi pojazdami. Właśnie ja wziąłem sobie tam po prostu buraska, wziąłem do zwiedzania mapy, bo on jest mobilny, można nim szybko dojechać do miejscówki. Zobaczcie, naprawdę ta mapa fajnie wygląda, tam właśnie jest taki, nie wiem, jakby wulkan albo góra. W klimacie Japonii i Chin tak bardzo mi to wygląda, bo są, ale to bardziej mi przypomina wioskę jakąś japońską, bo drzewa kwitnącej wiśni, no naprawdę to jest tak bardziej dla mnie tereny Japonii albo Chin, ale bardziej Japonii. No i też ten, powiem, że nawet tak fajnie nastawiony, że mapy powracają, bo pamiętam, jak tam w tym roku oni tam przywracali mapy, ale ten, a teraz oni to przywracają, bo już mają tam dużo premek zrobionych, jeszcze tam się skupiają na zimnej wojnie, no ale naprawdę powiem, że ta mapa dla mnie pięknie wygląda, naprawdę pięknie. Dla mnie po prostu pięknie mapa wygląda, bo taki klimacik azjatycki jest, do, powiem, że jeszcze ta woda nawet na tej mapie fajnie wygląda, czołgi fajnie błyszczą się w wodzie. Jak dla mnie, to dla mnie spoko, że mapy wracają, bo wreszcie chociaż coś się dzieje w tej grze. No wiadomo, kołowce miesiąc temu weszły, ale dla mnie fajnie, że te mapy powracają, bo teraz właśnie powróciła Ukryta Wioska. Dla mnie ona bardzo fajnie wygląda. I za dwa tygodnie, albo za tydzień powróci Rzeka Perłowa. To naprawdę się tak jaram, bo tamta mapa Rzeka Perłowa będzie taka wzorowana na tej mapie z peceta. Rzece Perłowej, to naprawdę nie mogę się doczekać. Wtedy też tam nagram zwiedzanie map, do, powiem wam, że ja się naprawdę tak jaram jak szczerbaty na suchara. To naprawdę powiem, że fajnie, że mapy powracają tam odświeżonej jakości na te nowsze konsole. Może ja mam jeszcze Xboxa One S, ale mam dobry telewizor i ten, to naprawdę te mapy pięknie wyglądają. Jeszcze po zdjęciu tych filtrów, tych kolorów, to dla mnie naprawdę te mapy nabrały, bez, jak nie mają tych filtrów koloru, bo to były jakieś takie, po prostu dla mnie dziwnie ta gra wyglądała z tymi filtrami kolorów, ale teraz te mapy nabrały naprawdę fajnego wyglądu, jak nie ma tych filtrów, i normalnie tak fajnie naturalnie
te mapy wyglądają, to powiem wam, że naprawdę zobaczcie, jak ta góra naprawdę fajnie to wygląda. Ten do. Dla mnie fajnie, że powracają mapy, bo dla mnie z perspektywy czasu na pewno oni już tam przywrócą dużo tych map i będą robiły nowe, bo oni po prostu Wargaming będzie tak robił, że przywrócą te mapy, te stare, zremasterują je i ten, ulepszą do tam standardów nowej generacji konsol, a potem będą robili na pewno te nowsze mapy i ten do. Na mnie powiem, że naprawdę brawo dla Wargamingu, bo wreszcie robią map, przywracają stare, tam kultowe niektóre mapy, to naprawdę powiem, że dla mnie Ukryta Wioska jest dla mnie kultowa, bo ja miałem tutaj wiele fajnych bitew na tej mapie. Wiem, że tam random bot nie lubi tej mapy, no ale każdy ma swoje zdanie. Ja tam lubię tą mapę, bo mam z nią fajne wspomnienia z Ukrytą Wioską, po angielsku Hidden Village. No naprawdę dla mnie Ukryta Wioska to jest fajna mapa, bo można tutaj fajnie, bo jest tak miejscówka dla medów, dla arty jest miejscówka, jak standardowo dla lightów i tam dla tedeków też są miejscówki. Sorry, to mi się plącze język. Ale nagrywam to przed północą, 23, to 23 do trochę ten, bo jestem, mam jeszcze energię, ale wolę się wyspać, żeby nie było, że się tylko gram i nagrywam to, wolę też ten, ale jak dla mnie naprawdę te mapy pięknie wyglądają, bo może ktoś powie, ale ta grafika jest gorsza niż na PC-cie, ale się z tym nie zgodzę. Bo dla mnie jest na równi grafika z WOTA konsolowego z PC-tem, bo naprawdę fajnie te mapy wyglądają jak dla mnie, bez tych filtrów, naprawdę nabrały kolorów. I naprawdę powiem, że naprawdę się cieszę, że ta mapa powróciła jeszcze raz i że mapy wracają, bo wreszcie chociaż nie będzie tak, że mało map, bo jeszcze pamiętam, że chyba w lutym powrócił Wielki Mur, teraz powróciła Ukryta Wioska. Teraz ma tam powrócić Rzeka Perłowa. Naprawdę dla mnie Rzeka Perłowa to jest też mapa bardzo kultowa, bo ona była w WoCie na konsoli od gdzieś 2015 roku, gdzieś od premiery japońskiego drzewka, bo pamiętam, że wtedy to weszło właśnie, Rzeka Perłowa. Dopowiem wam, też tam wtedy chyba Święta Dolina weszła właśnie, bo Ukryta Wioska weszła w 2016 roku, to naprawdę powiem, że teraz ta mapa odświeżona naprawdę nabrała bardzo fajnych kolorów. I to w ogóle, bo te mapy są teraz tam dostosowywane. Sorry, to tam dostosowywane do nowej tam generacji konsol. Sorry, to mi się plącze język, ale nagrywam to o 23, jak mówiłem, do. Trochę może mi się plątać język, ale naprawdę dla mnie te mapy pięknie wyglądają. Ta mapa odświeżona, bo zobaczcie, naprawdę jest kolorowa, jest, bo jeszcze tam są te góry. To naprawdę dla mnie taki fajny klimat ta mapa ma. To chcę wam też powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chcecie kolejny film, tam, bo jeszcze nagram tam, jak będzie powróci ta mapa Rzeka Perłowa, to wtedy tam też postaram się nagrać. No to co, ja się tam wami będę żegnał, może tak za minutkę, bo chcę powiedzieć, że naprawdę napiszcie, co wy sądzicie o powrocie tej mapy, bo dla mnie to jest fajnie, że mapy powracają i Ukryta Wioska, że powróciła. To ja mam nadzieję, że naprawdę taki film się spodobał i zostawicie łapkę w górę, subskrypcję z komentarzem. No i wtedy was tam zostawię z po prostu jeszcze 1 minutę klipu będzie, ale już nie będę gadał. Bo ten, ja się wami będę żegnał. Zobaczycie teraz, jak ta mapa wygląda. Nie będę nic komentował, sobie po prostu będziecie mieli w tle powtórkę. Zostawcie suba i lajka, ja się wami będę żegnał. Do usłyszenia. Siemanko. Albo sobie jeszcze tam pogadam do mikrofonu, bo co. Naprawdę, ja wam powiem, że dla mnie fajnie, że ta mapa powróciła. Bo dla mnie to jest kultowa mapa, dla mnie może ona być fajna, dla niektórych nie, bo każdy ma swoje zdanie, dla mnie naprawdę ta mapa przepięknie wygląda, naprawdę jak dostosowana do tej nowej generacji konsol, to naprawdę bardzo ładnie to wygląda, te mapy
co Wargaming robi, to powiem, że brawo Wargaming, good luck Wargaming. Powiem wam to, że naprawdę, jeżeli chcecie taką serię, pokażę wam mapy po prostu, które już są w WoCie, po prostu, żeby tam dużo graczy tam z PC-ta mogło zobaczyć, jak one wyglądają na konsoli, bo też są mapy, których nie ma na PC-cie, to naprawdę ja tam pokażę. No i powiem, że naprawdę dla mnie ta mapa ma taki fajny, jak mówiłem, klimat japońsko-chiński. To naprawdę dla mnie pięknie wygląda. Tutaj właśnie zobaczcie takie typowo właśnie chińskie, taka typowo chińska architektura, bo dla mnie fajne budowle i jeszcze tam te właśnie drzewa kwitnące i wiśni, to naprawdę dla mnie to pięknie wygląda. I powiem wam, że naprawdę dla mnie fajne są te mapy typowo azjatyckie, może ktoś ze mną się nie zgodzić, ale po prostu mają taki klimat, taki drugowojenny, jak tam armia japońska. Ten to naprawdę dla mnie to jest naprawdę fajny klimat i fajnie, że mapy wracają, a nie tylko, że Wargaming tworzy pojazdy premium, jak mówiłem. To ja mam nadzieję, że naprawdę taki film się spodobał, sobie tam minutę dłużej pogadałem. To naprawdę stawcie suba na kanale, łapkę, no i do usłyszenia.